Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Wyruszamy w naszą wakacyjną podróż. Postanowiliśmy, że w tym roku, w te wakacje, spędzimy je w naszym busie. Będziemy się nim przemieszczać po naszym kraju, będziemy zwiedzać ciekawe miejsca i oczywiście żyć w nim, spać i też jeść, tak? Jeść i pić. Wszystko będziemy tutaj robić. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wszystko będzie wyglądało, śledźcie nasz kanał na YouTube i wpadajcie do naszej grupy na Facebooku rodzinkadetektorystów.pl. Zobaczycie, co się będzie u nas działo przez okres wakacyjny. Zapraszamy Was. Jesteśmy już w drodze, kawał drogi przed nami, jedziemy tym razem do Krynicy Morskiej, troszkę się poopalać, jak się uda oczywiście. Zapakowani jesteśmy jak w cygańskim taborze, zresztą jak zawsze. Mam nadzieję, że nic nie zapomnieliśmy tym razem. Zazwyczaj jest tak, że wszystko pakujemy, wszystko, a okazuje się, że czegoś nie mamy. Najważniejsze, że dzieci wzięliśmy. Planujemy w te wakacje przejechać busem kilka tysięcy kilometrów. Obecnie zmuszeni jesteśmy jeszcze naszą wyprawę kontynuować starym busem. Zakupiliśmy nowy bus, natomiast jest on jeszcze w naprawie. Nie udało się go odebrać przed wakacjami. Także pewnie któregoś pięknego dnia podczas naszej podróży zjedziemy i wymienimy busy. Tamten będzie nam dawał większy komfort, ponieważ jest tam już oryginalne spanie. Jest stolik i wyposażenie, a tutaj, tak jak widzieliście na poprzednich filmikach, trochę tak rzeźbimy i wszystko jest kombinowane, tak żeby przetrwać, przeżyć i przeżyć przygodę. Także trasę wybraliśmy do Krynicy Morskiej przez Malbork. Mamy do przejechania około 130 km, a przez Malbork dlatego, że chcieliśmy luknąć na zamek, bo nasze podróże będą wyglądały w taki sposób, że też oczywiście będziemy zwiedzać. Zwiedzać, jeszcze raz zwiedzać, no i też chodzić z wykrywaczem metali. Właśnie wjechaliśmy do Malborka. Zaraz będziemy przejeżdżać po Zamku Krzyżackiego. Będziecie mogli się wraz z nami delektować tym pięknym widokiem. A jest czym, jest czym. Bo zamek robi wrażenie. Kto nie był w Malborku, to niech zaplanuje sobie tutaj pobyt. Nie pożałuje na pewno. Będzie mógł zobaczyć jedną z największych twierdz w Europie. Przejechaliśmy już Malbork, jeszcze kawałek drogi nam zostało. Mam nadzieję, że nie będziemy stać w korkach, bo na pewno są korki przed Krynicą Morską. Będziemy cierpliwie stać, czekać, pocić się. Prawda? Jak ty seksownie wyglądasz w tych okularkach? Nowe zakupiłem sobie, polaryzacyjne. Oczy mnie bolą biegą od słońca, także trzeba chronić. A jak ty widzisz bez tych swoich okularów? No widzę białą linię, tą prostą, ciągłą i tą przerywaną i jadę po środku. No proszę, to może się zamienimy, może nie widzisz dobrze? Po środku. Znaki widzę, czyli jest dobrze. Nie przerażaj mnie. No jedziemy cało i bezpiecznie. No i się zaczęło. Stoimy w koreczku. Zaraz. W Sztutowie jesteśmy. Zaraz się okaże, jaki ten korek będzie długi. I jak długo będziemy czekać? Hania, jak myślisz, długo będziemy czekać? 100 dni. 100 dni? O kurczę. To zestarzyjemy się. Nie, spokojnie. Zaraz będziemy jechać. Się nie rozpędzaj tak z tej górki, bo skręcamy. I skręcamy do naszego miejsca zakwaterowania. Ale mamy świetną bezprzątkę.
Zaparkujemy gdzie ciocia Klaudia. Jesteśmy już na miejscu, więc zanim wybierzemy się na plażę, zawsze mamy taki rytuał, że ścielimy sobie łóżeczko. De facto to łóżeczko jest przerobione, bo w busie nie było spania. Zawsze wozimy ze sobą taką oto skrzyneczkę. Jest bardzo pakowna, zawsze można coś sobie tutaj wrzucić. Ale nie tylko do tego nam jest potrzebne. Zaraz wam pokażę. Złaź Tośka. Łóżko prawie gotowe. A skrzyneczka potrzebna nam jest do... śrubeczki. Wkładamy, żeby nam się w nocy nie rozjeżdżało. I tak oto wygląda nasze piękne łóżko. Jeszcze trzeba postawić materacę i nałożyć pościel. Z tamtej strony również. Ta przeróbka tego spania pozwoliła nam uzyskać miejsce do spania dla trzech osób. My z Ewelinką i z Hanią tutaj komfortowo wyśpimy się. Jest dla każdego luz, nie ma tak, że leżymy jeden na drugim. No i przede wszystkim co? To jest nasze okno, które pozwala nam w ciepłe, upalne dni dostarczać do naszej sypialni świeżego i zdrowego powietrza. Pakowaniem spania, jak również naczyń i wszystkiego, co jest potrzebne do funkcjonowania w busie, zajmuje się Ewelinka. Po mojej stronie leżą kwestie techniczne. Zazwyczaj na każdy wyjazd zabieramy 3 lub 4 wykrywacze. 2 te podstawowe, na których my chodzimy, no i ewentualnie 1 lub 2 zastępcze. Jakby coś się wydarzyło, to zawsze można szybko podmienić. No bo ja sobie nie wyobrażam wakacji w busie, wakacji na wyjazdach bez wykrywacza metali. Natomiast jeżeli chodzi o Hanię, jest ona w naszym teamie taką pociechą. Bardzo szybko wszystkiego się uczy. Za chwilę zaśpiewa wam przeróbkę jednej piosenki, którą gdzieś tam wyhaczyła na TikToku. Posłuchajcie tego, a później idziemy na plażę. Przepraszam panie władzo, po co ta rozmowa? To wszystko moje pole, to nie moja krowa. Ta krowa jak to krowa, w okna nam zagląda. Chodźmy to trochę kręć, kiedy ktoś podgląda. Przeszkadza mi małżonce, co się zwie Ewelina. Ewelina jest tliwa, tam się chowa w krzakach. I właśnie przed godziną tak nam się zdarzyło. Nie chcemy się przytulać, w oknie widzę bydło. A krowa perwersyjnie aż się oblizała. Pewne na mój widok i mojego ciała. Więc pręży swe muskuły, łapie lepsze światło. Żona na mnie krzyczy: Krzysztof, dzwoń po patrol! Dziewczyny korzystają z morza, z wody nad morzem. Jak zwykle zabawy i głupoty Hani. Dawaj drugą nóżkę. Albo jednak nie. Przychodzą do głowy. No teraz mi pomóż. Jak idzie? Jak idzie, Hania? Kiepsko. Kiepsko? Bo Hania mówi, że pływać umie. I chce pływać głęboko. Jestem tak nagrzana. Ogólnie uwielbiamy gdzieś nad morzem. To jest nasz drugi dom. Zobaczcie, ile ludzi, tłumy ludzi ściągnęło do Krynicy Morskiej nad morze. Sezon wakacyjny w pełni. Zobacz, jakie brudy. Jakie brudy? Zobacz. Ejo. Jakieś zanieczyszczenia. Naszych nóż to jeszcze na nas idą. A ja jestem w koszulce. I zaraz będę miał te wszystkie kolory zieleni. Pościągaj się, opalaj, kochanie. My się już opalałyśmy z Hanią, nie? No. Chodź, nam się tam.
Mnie tam opalanie nad morzem nie kręci. Najbardziej co lubię tutaj, to chodzić z wykrywaczem metali. Ale to już pewnie wiecie. Musimy się poopalać, żebyśmy nie wyglądali jak Janusze. Jak Janusze ze wsi. A pokaż naszym widzom, jak ja wyglądam. A tu jest mój Janusz. Ewelinka się śmieje z innych, a ja zobaczcie, jak opalony jestem. Też na Janusza. No właśnie, także ja tak nie chcę wyglądać. Ja muszę się opalać. Dlatego wstydzę się nawet koszulki ściągnąć. Może gdzieś tam pojedziemy. Czego się wstydzić, Dziubasku? Cichy zakątek. Cichy zakątek, to się wtedy będzie można opalić i pokazać ładnie opaloną cerę. A tak to trzeba koszulce rzeźbić nad morzem. Ratunku! Chlupoci. Oby do popołudnia, jak ci wszyscy ludzie zejdą, to my ruszymy na poszukiwania. Ledwo co wszedłem do wody, już głodny się zrobiłem. Ale powiem ci, że ja też jestem już bardzo głodna, Hania też, więc zaraz pójdziemy coś przygotować do jedzonka. Także woda wyciąga. Ale gówno leci. Jakie gówno? Gówno. To nie gówno. Co? Nie wiem, z morza jakieś brudy. Sikałaś do wody? Sikałaś? Tylko niedaleko! Rekin! Gówno! Jesteśmy już na naszym polu namiotowym. Jako gospodyni tego całego bałaganu biorę się za robienie obiadku, bo wszyscy są głodni. A dzisiaj na obiad, na dwie kuchenki, serwujemy makaron z pulpecikami i mamy jeszcze tutaj wczorajszy makaron z sosem spaghetti, także wszyscy się najedzą. Oczywiście, jeżeli się ugotuje makaron. Tu zaczął się gotować, a tu nawet jeszcze woda nie drgnęła. Także czekamy. Będziemy ewentualnie jeść na raty. Jak tam, kochanie, mój twórczy obiad ci smakuje? Bardzo dobry. Makaron, pulpety. Idealne wakacyjne jedzenie. Jeszcze zapomniałeś dodać sosik. A i sosik. Smaczne? Energia na wieczorne poszukiwania musi być. Widziałeś, ile ludzi jest na plaży? Widziałem. Widziałeś, jak gubili? Widziałem, będzie na bogato. Myślisz? Będzie. Też w to wierzę. Smacznego. Dziękuję. Nasza kochana królewna po kąpieli wcina spaghetti. Smakuje? Pycha, prawda? A potem po spaghetti co będziesz robić? Spać. Spać, bo nasze dziecko kochane się nie wyspało. Poszliśmy bardzo późno spać i bardzo wcześnie wstała. A żeby się dojeść jeszcze, to Ewelinka dorobiła kanapki z konserwą turystyczną i z pindorkiem. Kurde, jak jechaliśmy, wyjeżdżaliśmy, to coś mi się w tych gniazda uszkodził. Nie wiem, pewnie będę musiał sprawdzić bezpieczniki, bo nie ma prądu. Nie ma prądu. I nie wiem, o co chodzi. Także jeszcze dzisiaj albo jutro z rana trzeba będzie ogarnąć ten temat. A tymczasem pomału będziemy zbierać się na poszukiwania. Będziemy czekać, aż te tysiące ludzi zejdzie z plaży. I tym akcentem chcielibyśmy się z wami pożegnać. Zapraszamy was do subskrypcji naszego kanału, do lajkowania, do komentowania, a także zapraszamy was do zaglądania na naszą stronę facebookową rodzinkadetektorystów.pl. Wrzucamy tam nasze zdjęcia z wyjazdów, krótkie filmiki. No i sama również nie mogę się doczekać, kiedy pójdziemy na tą naszą plażę pokopać. Czekamy, 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 aż wszyscy zejdą. Zobaczycie to na pewno w następnym odcinku. Także do zobaczenia. My stoimy w boksach, zaraz śmigamy na plażę, a z wami widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.